A teraz przygotowaliśmy jeszcze dla was koncert życzeń, z tym, że normalnie koncert życzeń bywa taki przyjemny, że zasyła się życzenia, piosenki tym, których kochamy, lubimy, których szanujemy, którym jesteśmy wdzięczni, rodzinie i przyjaciołom, a my odwrotnie, przygotowaliśmy wredny koncert życzeń. Jest to koncert życzeń dla tych, mamy życzenia, których nie lubimy, do których mamy pretensje, których nie lubimy, tak bardzo, że nam się czasami nóż w kieszeni otwiera i właściwie zaczynajmy, bo mnie za chwilę szlak trafi. Pierwsza dedykacja. Tym, którzy uważają, że wolność przynieśli nam nie ci, którzy mieli i nie z tej strony, z której powinni, dedykujemy specjalną wiązankę piosenek żołnierskich. Tych tekstów nie usłyszeliście nigdy w Kołobrzegu. Okienko na wschodnią stronę. Już nie otworzę to plastikowe i uszczelnione. Szumi dookoła las, czy to jada, czy sen? Życzenie dla tych, którzy grzebią przy naszych funduszach emerytalnych, bo okazało się, że nie uchwalono tego, co mieli, jak również tym, którzy na to teraz zwracają uwagę, a kiedyś byli za, a nawet przeciw, dedykujemy wielki przebój Maryli Rodowicz. Cerowicz, który kraj nasz ratował po bitwie. Cerowicz, dzięki za tego ekonomistę. Cerowicz, lecz piosenka ta ma jeszcze puentę. Cerowicz, za przeciętną polską rentę. I kolejne życzenia w naszym koncercie wrednych życzeń Ministerstwu Zdrowia, a pani minister w szczególności zdrowia Kopacz. Życzenia od tych, którzy mieli przyjemność zaznajomić się z Państwową Służbą Zdrowia, odłożyć operację planowaną o 2 lata, o rok wizytę u specjalisty, dedykujemy specjalną piosenkę. Rozłożył bezradnie.
serce rozłoży bezradnie. Windą do nieba.